Siema, z tej strony AgroRolnik TV i dzisiaj oto wam przedstawię moją gospodarkę FS22. Już się nawet wam nie będę tłumaczyć, że mnie dawno nie było, bo wiem to bardzo dobrze, ale nie ma motywacji do nagrywania jakoś tak zbytnio. Ale pogram sobie tak polsko, po prostu tak, bo dawno nic nie było, tak polsko, fajnie by wypadało. Jesteśmy na mapie Zdziechów, bo lepszej chyba aktualnie nie ma mapy na ten moment. Ale nie mam nic do tej mapy, bo jest fajna. No więc gospodarkę mamy bardzo małą, sobie zobaczcie. Maluteńka. Albo przejdę na razie do samego prowadzenia. Myjka. Wiadro nie działające, ale myjka działająca. Pickup. Bo z Ameryki przyjechałem, gospodarstwo po dziadku. Tu, kurde, macie jakiś stary far do kostek. Rozsiewacz. IMT. Isaria siewnik. 3 metry. Tutaj mały taki garaż podręczny na dworze. Bomet. Przetrząsacz pająk. Autosan D46 chyba, albo D... No, chyba tyle. Nie wiem, nie jestem pewien. Akurat maszyn nie mamy za dużo, bo to... No i główne ciągniki. Zetor 25K i Ursus C330. Główne ciągniki. Główny w sumie jest ten, bo ten ma trochę mniej koni tamten. Także tak się prezentuje gospodarstwo. Ale jeszcze jedna maszyna. Mamy przetrząsak. Kosiarki nie mamy, będziemy pożyczać. Kombajnu nie mamy, będziemy pożyczać. Pługu też nie mamy, będziemy pożyczać. Także dalej idąc mamy tutaj pole. Takie, nie za wielkie. Zaraz wam pokażę. Mamy 42 i 44 pole. Plus jeszcze 45. Tutaj się przejdę kawałek pomiędzy. To będziemy musieli pole zaorać. Oczy zaagregatować. A to się skosi. Jeszcze jeden sprzęt mamy. I mamy jeszcze łąkę. Tutaj pójdę tyłem, abyście nie zobaczyli od razu. No i oto sprzęt. Massey Ferguson. Nawet przypominam taką polską zgrabiarkę, ale myślę, że będzie działać. Prezentuje się bardzo fajnie. To jest nasza łąka. I myślę, że będzie jakoś działać to wszystko. Sobie wrócimy. Także te pole mamy, te obok, jeszcze tam naprzeciwko mamy pole. Myślę, że gospodarstwo fajne. To zobaczymy. Jak wam się będzie oglądać. Dzisiaj nic nie będę robił, dopiero w następnym odcinku. Tak po prostu, żeby wprowadzić was w serwer. Tutaj jeszcze jakiś pusty teren. Będzie można rotacyjnie wykosić. No więc tak się prezentuje, na bramę mnie nie stać. O, i to te pole jeszcze mamy. No, więc... Myślę, że zostawcie lajka, suba. No i do następnego. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.